Słuchajcie, jeden z naszych kolegów zadał całkiem fajne pytanie, kolegów z grupy Latam Dronem at DJI z Facebooka. Czy warto kupić do Mavica Air gogle? Ja trochę już na temat gogli DJI mówiłem i w swoich kursach i na kanale YouTube'owym, ale dzisiaj możemy odświeżyć temat. Więc przede wszystkim, patrząc na konfigurację, zwykle Mavica Air używa się w podstawowej konfiguracji, czyli dron, plus do tego kontroler i urządzenie mobilne, w tym przypadku iPhone. Ale jeżeli chcemy wprowadzić dodatkowe urządzenie, takie jak gogle, tu jest w dwóch częściach, musimy połączyć się z dronem. O ile w dronach typu Mavic Pro 1, Mavic 2 Pro i Zoom, a także Phantom 4 Pro i wyższe modele, mamy OcuSync i tam możemy połączyć się bezprzewodowo i działa to naprawdę dobrze. Tu trzeba powiedzieć, że z OcuSync te gogle działają bardzo dobrze. To faktycznie w przypadku Mavic Air działa to tak sobie. Druga opcja to jest połączenie micro USB. Wtedy tutaj dajemy wtyczkę i druga część tego kabla wędruje tu, pod kontroler. Takie połączenie jest dostępne dla dronów typu Inspire 2, Phantom 4, Mavic Air i Spark, przy czym Spark potrzebuje kabel, wymaga kabla OTG. Kolejną możliwością jest podłączenie po micro HDMI. Tutaj mamy port w samych goglach micro HDMI i to jest możliwe połączenie dla takich dronów jak Inspire 1, następnie Phantom 4 Pro, a także Phantom 4 Pro Advanced. Ale najlepszym połączeniem zdecydowanie jest OcuSync. Teraz popatrzmy, jak wyglądają same gogle. W tej chwili mamy konfigurację podstawową, tak jakbyśmy sobie przewidzieli do latania bez gogli. Łączymy je, gogle składają się z dwóch elementów, z opaski, która ma też baterię. Opaska jest regulowana. Ja już o tym mówiłem szerzej, więc dzisiaj tylko przypomnę, nie? Tu jest konektor. W opasce znajduje się bateria i jest tutaj też złącze micro USB plus do tego wskaźnik ładowania i to właściwie tyle. Regulacja obwodu w ten sposób. Opaska plus gogle ważą kilogram, to cudo waży pół kilograma, to 495 gramów, więc nie ma się co czarować, to jest ciężkie. Oprócz tego, że jest ciężkie, to jest duże. Ale faktycznie jakość jest dobra. I teraz, jak połączymy w takim razie Mavic Air z goglami, co możemy uzyskać, jakie efekty? Słuchajcie, tutaj nie mamy żadnej filozofii. Tuż po włączeniu gogli wpinamy wtyczkę micro USB. I to jest to, widać, że na drucie nam te gogle spoczywają. I następnie, co jest ciekawe, wypinamy nasz kabelek z urządzenia mobilnego. W tym momencie urządzenie mobilne nie działa, a wpinamy wtyczkę do tego wejścia USB. I co się w tym momencie dzieje? Słuchajcie, obraz w goglach jest. Obraz w goglach uzyskujemy dokładnie z Mavic Air, ale nie uzyskujemy jednej podstawowej rzeczy, a mianowicie nie uzyskujemy dostępu do aplikacji. Nasz lot nie jest zarejestrowany w aplikacji DJI Go, a zarazem poprzez asystent nie jesteśmy w stanie takiego lotu przeanalizować, nie jesteśmy w stanie wyeksportować do LDAT-y. To niestety tak wygląda. I to jest wielki ból, jeżeli chodzi o całą konfigurację, dlatego że system nam działa. Ja Wam pokażę jeszcze, jak działa head tracking za chwilę, bo powinien on tutaj nam w tej konfiguracji działać. Przejdziemy do gimbal head tracking. I teraz powinniśmy mieć już możliwość sterowania gimbalem góra-dół. Tak? Jest. W przypadku Mavica 1 czy 2 mamy możliwość też sterowania na boki. Tutaj jest tylko sterowanie góra-dół. Ale to działa. Dostęp do menu jest tutaj dość dobry i faktycznie to menu i oprogramowanie samych gogli jest spoko. Jest naprawdę niezłe. Trzeba się przyzwyczaić do funkcjonalności, bo tutaj jest touchpad, czyli przesunięcie dwa palce po touchpadzie, jeden palec odblokowujemy, zablokowujemy, ale też operacje jednym palcem, to jest poruszanie się po menu.
I to mniej więcej tak wygląda. Pytanie, czy te gogle są dla nas i czy będziemy z nich korzystać. Ze swojego doświadczenia wiem, że odbyłem tych lotów może z 20 w tych goglach DJI. Wygląda to nieźle, jakość obrazka jest naprawdę mocna i w przypadku na przykład dwójki, jeszcze jak mamy OcuSync, to naprawdę działa super, rewelacja. Oprócz tego, że są duże i ciężkie, bo to jest dodatkowy kilogram, więc raczej do przemieszczania się razem z autem jak najbardziej tak. Całość, jak widzicie, ten zestaw jest mega mobilny, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jeżeli przemieszczamy się na rowerze, z plecakiem, jeżeli nas tylko nie zamykają w domach, mamy szansę faktycznie podziałać spokojnie z plecakiem w zestawie super mobilnym. Gdy dołączymy do tego zestawu gogle, już jest trochę trudniej. Cancel. Nie chcę mieć RTH. Gogle nie dla każdego są dobre. Część osób twierdzi, że boli ich głowa na przykład. Nie mogą się przyzwyczaić co do na przykład złapania ostrości, bo tutaj nie mamy możliwości regulacji ostrości. Mamy tylko regulację IPD, czyli rozstawu szerokości źrenic. To jest jedyna sprawa. Obraz jest bardzo dobry, mogę powiedzieć, w stosunku do tego, co tutaj mamy. Tu jest 720p dla Mavic Air i opóźnienie wynosi od mniej więcej 100 do 180 milisekund, czyli jest pewne opóźnienie i tutaj też o tym warto powiedzieć. No i cóż, no myślę, że wezmę Was na lot, pokażę, jak to wygląda podczas latania i wtedy sami zobaczycie, czy warto takie gogle sobie zamówić, wypróbować, pożyczyć, kupić, czy też nie. Nie? Obrazek jest zupełnie inny. Dużo mniejszy jestem w tych goglach. Bardzo mało dynamicznie. Bardzo słoniowato i mało dynamicznie się to odbywa, ten przelot. Ojej, tempo emeryckie. W zwolnionym tempie normalnie. Nie ma co się zrażać. Zróbmy parę nalotów w takim razie. No muszę powiedzieć tak, jest obraz naprawdę fajny. Oprócz tego, że cyfrowy obraz w pewnym momencie całkiem jest zamrożony. Dobra, podniesiemy się i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o te ujęcia, które mam tutaj. 720p w 30 klatkach na sekundę mam podgląd. Wystarczy. Już będziemy lądować. Ja mam mieszane uczucia. Gdyby DJI trochę lepiej dopracowało ten cały projekt, gdyby te gogle były trochę lżejsze, na przykład wykorzystały baterię, która jest puszczana po kablu, tak jak te nowsze gogle FPV, to już na pewno byłoby lepiej. Gdyby miały taki kształt właśnie jak te gogle FPV, to byłoby zdecydowanie lepiej. Ten model jest nieco duży, jest nieco ciężkawy i to wszystko w przypadku małych dronów, takich jak R, nie pasuje ze sobą, bo to jest tak trochę jak słoni w składzie porcelany. Ale jednak są i trzeba wiedzieć o tym, że takie gogle można stosować. Na pewno do kadrowania, jeżeli macie spotera, który jest w stanie Was ostrzec na przykład w przypadku niebezpieczeństw. Trzeba pamiętać, że samotne loty tylko do odległości 200 metrów według prawa i do wysokości 50 metrów. To o tym trzeba zdecydowanie wiedzieć, że nie można sobie pozwalać na długie loty bez spotera właśnie w tych goglach. Tak to wygląda. Nie wiem, czy jeszcze coś mogę Wam powiedzieć na ten temat. To jest chyba wszystko tutaj. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. W tym krótkim materiale chciałem podsumować właściwie swoje wrażenia, a także taki dać Wam obiektywny pogląd na te gogle. To wiadomo, nie jest recenzja, to są bardziej takie odczucia przy dłuższym czasie już użytkowania, jak one się sprawują. Nie jest z nimi źle tak naprawdę i tu można powiedzieć śmiało, że to nie są złe gogle, tylko są mało praktyczne i do nich też trzeba się przyzwyczaić i podejścia. Także pozostawiam Wam decyzję świadomym o te doświadczenia, które tutaj przekazuję. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! We'll be right back.
Google można rozdzielić. Wyłączyłem je w tej chwili, tak. Wyłączyłem dwie części.